Co to jest białko C? Białko C to prawidłowo występujące we krwi białko hamujące proces krzepnięcia krwi. Wytwarzane jest w wątrobie z udziałem witaminy K. W badaniach laboratoryjnych oznacza się stężenie białka C, co świadczy o zdolności wątroby do jego produkcji oraz aktywność białka C, która informuje o prawidłowej budowie i pełnej funkcjonalności jako czynnik spowalniający krzepnięcie krwi. Jakie są wskazania do oznaczania białka C? Wskazania do wykonania badania białka C obejmują niewyjaśniony incydent zakrzepowo-zatorowy, szczególnie u osób młodszych, poniżej 50. RZ.2. Zatorowość płucna, zakrzepica żył głębokich, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, podejrzenie trombofilii z powodu dziedzicznego bądź nabytego niedoboru białka C lub białka S ciężkie, zaburzenia krzepnięcia u noworodka, zespół rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, DIC, plamica piorunująca osoby posiadające bliskich krewnych ze stwierdzonym znacznym niedoborem białka C. Jak przygotować się do badania? Badanie stężenia i aktywności białka C wymaga tymczasowego odstawienia leczenia doustnymi antykoagulantami, czyli lekami spowalniającymi krzepnięcie krwi, zawsze po konsultacji z lekarzem zlecającym badanie oraz odczekania kilku dni po ostatnim epizodzie zakrzepowo-zatorowym. Jakie są przeciwwskazania do badania białka C? Nie ma przeciwwskazań do oznaczenia stężenia i aktywności białka C we krwi. Wystarczy pobranie niewielkiej ilości krwi żylnej. Interpretacja wyników badania białka C. Norma stężenia białka C we krwi 3-6 mg/L, norma aktywności białka C we krwi 70-140% normy średniej aktywności osób zdrowych. Przyczyny zmniejszonej aktywności lub stężenia białka C, wrodzone, uwarunkowane genetycznie, niedobór białka C, wytwarzanie białka C o nieprawidłowej budowie i funkcji, zaburzenie syntezy białek w wątrobie, niewydolność wątroby, marskość, stosowanie leków, NP, asparaginazy, warfaryny, acenokumarolu, doustnej antykoncepcji, niedobór witaminy K, obecność przeciwciał przeciwko białku C, niedobór białka S, posocznica meningokokowa, sepsa, nowotwory, ciężkie infekcje ciąża. Zwiększone stężenie białka C nie ma wartości diagnostycznej,